kochani, jestem gdzieś na końcu świata, w głowie Kalifornii. Wylecie jakaś muza, jadę busem do San Francisco. Jestem totalnie zaspana, bo znaczy gapiłam się w komputer i pracowałam przez te ostatnie 3 godziny, więc idę sobie po kawkę i niesamowite były widoki po drodze, strasznie się zmienił krajobraz. Przypominam o cenach z LA, tutaj kawa $1,5. Słuchajcie, kalifornijskie, prawie że bezdroża, jest parking i taki po prostu, taka budka, stacja benzynowa, no niesamowite doświadczenie socjologiczne, powiem wam, kulturowe. Ja kiedyś się mega jarałam clip barami i kupowałam wszędzie, gdzie mogłam w Europie, a teraz sprawdziłam, że ich główny składnik to syrop cukrowy, przepraszam, syrop z ryżu słodzący. San Francisco mnie przywitało jakąś ulewą wszechczasów. Jadę do mieszkania Marty i dzisiaj chyba chillujemy w sobotę. Słuchajcie, weszłam do domu, do najpiękniejszej świątecznej atmosfery. No naprawdę jestem w szoku. Wygląda to nie, że się tego nie spodziewałam, ale w sumie to się nie spodziewałam. No po prostu, naprawdę, jak w domu, jak w domu. Sama nie mogę wierzyć w to, że się teraz uśmiecham do kamery, ponieważ przed chwilą krzyczałam i bluzgałam na cały dom, ponieważ, moi drodzy, zostawiłam mój dysk zewnętrzny w autobusie. I nie wiem, jak to się stało, ale go nie mam i muszę zmontować cały wczorajszy vlog jeszcze raz dla was oraz rozproszyło mnie to, że lepce coś leci, sorry, ale jednak nie jestem w dobrym stanie, oraz cały drugi vlog z LA również, który zmontowałam, ale nie do końca, może dobrze, że nie do końca, również muszę to zrobić od nowa, ale tak to bywa i już myślałam, że ten film będzie, będzie nudny. O, proszę, jestem nieostra. W każdym razie, żyjąc w zgodzie z moim takim przeświadczeniem, że wszystko dzieje się po coś, to bym teraz bardzo się złościła na wszechświat, ale moja super aplikacja astrologiczna wysłała mi kiedyś taką sentencję i było tam napisane: "Things don't happen for a reason, they just happen", więc tym akcentem idę się wyłączyć. Kochani, no motyw przewodni dzisiejszego filmu jest bardzo niespodziewany, więc jeżeli chcecie wiedzieć, to właśnie montuję z 8, montuję film, który pojawił się u was w niedzielę po południu od zera na nowym programie, bo na komputerze, znaczy na dysku też miałam program, więc uczę się Premiere Pro, zawsze chciałam się nauczyć, więc w sumie to może znak. I odezwę się do was, jak skończę, bo mam parę refleksji odnośnie tego, co mi się przytrafiło. Postanowiłam wyciągnąć z tego jak najszybciej jakąś lekcję, także już się uspokoiłam. Było ciężko. No, a Marta zrobiła mi grzane wino, więc w sumie to jest dobrze, jest okej. No, mogę sobie pozwolić na ten wieczór robienia wszystkiego drugi raz. Zdrówko wasze. Moi drodzy, co to był za dzień? Słuchajcie, po prostu, co to w ogóle jest? Co to jest za człowiek? Czy to jest jeszcze człowiek? Może sobie będę wiązać włosy. Słuchajcie, skończyłam montować film. To było niesamowite, co ja przeżyłam przed chwilą, bo okazało się, że... Jakoś to wygląda? Okej. Okazało się, że mogę otworzyć mój program Final Cut'a. I po prostu drugi raz zmontowałam ten sam film, miałam moje presety, miałam moją czcionkę, tylko sobie ściągnęłam moje logo z maila, bo słuchajcie, na tym dysku zewnętrznym były wszystkie moje filmy, które wrzuciłam na YouTube'a od 2013 roku, więc no to jest jedna taka wartość sentymentalna, natomiast oprócz tego zrobiłam wszystko tak samo jak dzisiaj, już po podróży zmontowałam ten film, zmontowałam go drugi raz, wysłałam formularz zgłoszeniowy do Flixbusa i jeżeli ktoś zgłosi, że znaleziono coś, to się ze mną skontaktują, także o tyle wiem, ale śmiać mi się z siebie chcę. Słuchajcie, przyszłam jakiś emocjonalny rollercoaster, więc to wybaczcie mi, jeżeli jestem mocno randomowa, ale zrozumiałam dwie rzeczy.
Po pierwsze, dzięki temu już wiem, że muszę robić backupy i jestem tą ostatnią osobą na ziemi, która nie robi kopii zapasowych. I wszyscy robią kopie zapasowe, dlatego że kiedyś coś zgubili lub stracili, lub ktoś z ich znajomych to zrobił, bo do mnie nic nie docierało i teraz już do mnie dociera. Może też to, że powinna być trochę bardziej uważna i wychodząc z autobusu odwrócić się, mimo że zawsze się odwracam, akurat się nie odwróciłam. Czemu? Nie wiadomo. Także, no cóż. A kolejna rzecz jest taka, że dzięki temu, że musiałam sobie ogarnąć to montowanie, to najpierw wiecie, na komputerze Marty zaczęłam się uczyć tego Premiere Pro, to było mega skomplikowane, wkurzyłam się, stwierdziłam, dobra, użyję iMovie i próbując zwolnić miejsce w iMovie, odkryłam, że mam jakieś stare projekty iMovie, które mi zaśmiecają całego kompa. Wyobraźcie sobie, serio się w ogóle tym dzielę, to jest mega nudne, więc wybaczcie, ale od miesięcy mam pełny dysk, zwalniam wszystko co się da i nie wiem co mi zaśmieca kompa. Okazało się, że mam po prostu projekty z iMovie, które zajmowały 30 giga, a ja mam komputer 120 giga od drugiej liceum, więc 30 z tego to były, czyli 1/4, można było ją tak zwolnić. Więc po prostu no, cudowne rzeczy z tego wyszły, jestem mega szczęśliwa, zmontowałam ten film, jest 21, bo moja pierwsza myśl, serio, słuchajcie, pierwsza myśl jak to zgubiłam, to było, o matko, nie będę miała vlogmasów na czas, co ja zrobię, co ja wam powiem. Serio, to była jedyna rzecz, jaka wyszła do głowy. Dopiero potem pomyślałam o jakichś innych sprawach, ale w tym momencie jestem przeszczęśliwa, jak się znajdzie, to się znajdzie, się nie znajdzie, to się nie znajdzie, dzięki temu mam teraz wolne miejsce na komputerze. I dobrą lekcję, także ja już chyba dzisiaj nie będę nic nagrywać, będę piła grzane wino z Martą i takie rzeczy się zdarzają, nietypowy vlogmas, jutro będzie lepiej, jutro będzie chillera, także buziaczki kochani i może wam w końcu powiem co sądzę o San Francisco i Los Angeles, ale o mnie dzisiaj. Mua, mua, mua.